Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Witają Państwa Andrzej Juskowiak i Dariusz Szpakowski. Ma być dokładnie jak 2 lata temu. Ten sam stadion, ten sam dzień, 11 października, ta sama godzina, 20:30, ten sam sędzia Wolfgang Stark, rywal z najwyższej półki, wtedy Portugalia, dziś zespół Czech. No a jeśli tak, to ma być ten sam wynik, czyli zwycięstwo Polski. Ale na co naprawdę stać naszą reprezentację, tego po prostu nie wiemy. Od spotkania ze Stanami Zjednoczonymi w Krakowie, kiedy przegrali, Polacy grają bardzo mizernie. Schirl z Jankulowskim, powrót Błaszczykowskiego. Jankulowski w pole karne. Jankulowski niebezpiecznie. Jankulowski, jest szansa reprezentacji Czech i brawo. Artur Boruc. Roger, przyspieszamy grę. Roger, ładna akcja, nie ma spalonego, może będzie bramka, ale jak niewiele zabrakło teraz, byśmy prowadzili 1-0 w tym spotkaniu. Jakub Wawrzyniak mógł nas uszczęśliwić. Kolejne zaskakujące wejście tym razem obrońcy. Znakomite zagranie Rogera również, ale super wejście Wawrzyniaka. To już Smolarek, ładnie przełożył. Smolarek, indywidualna akcja i biegł w pole karne, no próbował tutaj i niewiele brakowało. Petr Czech poza linię końcową nad bramką, kolejny rzut rożny dla Polski. Chciał dośrodkowywać Ebi Smolarek, a wyszedł już bardzo niebezpieczny strzał na bramkę. Roger. Czekał tutaj Smolarek i Roger na to dośrodkowanie Wasilewskiego, ale przejął Petr Czech. No i teraz może być groźnie. Baros, pole karne, ostry kąt, Baros, Artur Boruc. No trzeba uważać. To co mówiliśmy, bardzo szybki jest Milan Baros i potrafi urwać naszemu obrońcy. Bardzo dobrze skrócił kąt leżenia Artur Boruc. Baros, bardzo dobry powrót. Brożek, Błaszczykowski, Brożek. Kuba Błaszczykowski. Ach, ładnie to zrobił Błaszczykowski, jeszcze atakowany, jeszcze raz atakowany, utrzymał się przy piłce, teraz Sosa! Zawodnik o wielkich umiejętnościach i miejmy nadzieję, że będzie się już rozwijał tak, jak sobie tego życzymy. Zasłużyli na to swoją grą przez te 27 minut. Roger, Błaszczykowski. Chyba Błaszczykowski ładnie z wodem. Ach, nie wyszedł ten strzał, szkoda. Słowenia, Irlandia Północna do przerwy bez bramek. Tymczasem szansa Błaszczykowskiego. Może będzie 2. Kuba, tak! 2-0! Mówiliśmy o tym, że Kuba Błaszczykowski musi poprawić skuteczność, celność strzału, ale tu się zachowa jak rasowy napastnik. Znakomicie przerzucił delikatnie piłkę nad wychodzącym bramkarzem reprezentacji Czech. Znakomite zagranie Rogera w tempo. Podniósł głowę, popatrzył i teraz kapitalnie uderzył. Nie siła, a precyzja jest ważna. Spokojnie Czesi, aczkolwiek bardzo pewnie rozgrywają piłkę. Jankulowski nie ma spalonego. No i teraz przed swoją szansą ten, który wszedł niedawno na boisko, Sferkos. Pierwszy raz dała się zaskoczyć nasza defensywa. Zastanawialiśmy się, na co stać Polaków. Mówiłem o tym, że jest ten sam dzień, ta sama godzina, ten sam stadion, ten sam sędzia i rywal z najwyższej półki, a teraz kolejna szansa Petr Czech, by prowadzić 3-0. Co najważniejsze, ponownie bardzo dobra gra polskiego zespołu. Kolejny napastnik Eintrachtu Frankfurt. Kolejny napastnik, gracz Eintrachtu Frankfurt. Na trzech napastników w końcówce grać będą Czesi. Teraz spore zamieszanie. No i mieliśmy trochę szczęścia, ale rozechnał, to jest tylko obrońca, podobnie jak Wawrzyniak. Podobnie jak Wawrzyniak, dobrze to ująłeś. Jest tam w środku, Robert Lewandowski, jest Smolarek,
ale za głęboko grał teraz Murawski. Już zaczął Petr Czej. Już tutaj pęki Sionko. Już trzeba wracać. Nie ma spalonego. No i mamy niestety bramkę dla reprezentacji Czech. Milan Baroš na 4 minuty przed końcem. Przepraszam, uderzał Fenin. Szkoleniowo rozegrany kontratak. Tak, ale to jest brak powrotu Krzynówka, prawda? Tak, zdecydowanie dwóch środkowych obrońców poszło w kierunku bramki, natomiast dośrodkowanie było idealne. Troszkę przełamał palce, ręce tutaj Artura Boruca, ale tak to jest. Mogło być 3-0, jest 2-1. Zobacz. Dobre przejęcie przez Krzynówka. I będzie okazja, Jacek Krzynówek, pole karne. Krzynówek mocno, ale niecelnie. Szkoda, miał tutaj Ebiego Smolarka. Tak, dobra akcja. Wydaje mi się, że Krzynówek pokazuje nie widział Krzynówek, żeby Smolarka. Pokazuje Mariusz Lewandowski. No, wspomóżcie nas jeszcze. Teraz nam tego potrzeba do publiczności. Wstali wszyscy. Zaczynają. Ile Oberhaker też o to prosi, ale swoich zawodników, żeby przeszli dalej, bliżej pola karnego, bramki Petra Czecha. Za chwilę będzie końcowy gwizdek. Za chwilę Artur Boruc, który nie mógł się pogodzić, że jednak został pokonany w tym spotkaniu, rozpocznie chyba ostatnią akcję. Tak, pokonujemy. 8 zespół w rankingu Czechów, 2-1. Strzelcami bramek. W tym spotkaniu Paweł Brożek, a także dla Polski Jakub Błaszczykowski, Fenin dla reprezentacji Czech. Jak z Portugalią, dokładnie 2 lata temu. I proszę Państwa, wtedy i teraz, 2-1 po kapitalnej grze, wtedy Polacy po tym meczu przebudzili się, zaczęli grać. Oby tak było w kolejnym meczu ze Słowacją.